W województwie wielkopolskim w sumie z programu ochrony zabytków do Wielkopolski trafi blisko 9 milionów złotych. Najwyższa kwota 3 milionów 300 tysięcy złotych trafi do Pilskiej Inspektorii Towarzystwa Salezjańskiego. Te pieniądze pozwolą na kolejny etap prac remontu dachu i elewacji zabytkowego zespołu klasztornego w Lądzie w powiecie słupeckim. Tamtejszy klasztor pocysterski postanowieniem prezydenta otrzymał tytuł pomnika historii. Do stolicy Wielkopolski z programu ochrony zabytków zabezpieczone zostaną także fundusze na łączną kwotę 1 700 zł. Tutaj do Poznania te pieniądze w Poznaniu pozwolą na remonty m.in. w kościele pod wezwaniem Bożego Ciała w Poznaniu. 430 tysięcy złotych wesprze remont ratunkowy części elewacji ceglanej kościoła pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela przy ulicy Fredry.